Kiedy zapada zmierzch, najlepiej zwiedza się muzea. Czwarta noc muzeów odbyła się w Cieszynie. Nocne marki chętne na zwiedzanie kulturalnych obiektów miały spory wybór. W nocy muzeów w Cieszynie wzięło udział 14 obiektów, zarówno z polskiej, jak i z czeskiej strony. Jednym z najchętniej odwiedzanych było Muzeum Śląska Cieszyńskiego. To znaczy, ja myślę, że głównym założeniem w ogóle wszędzie tych nocy muzealnych jest to, żeby ludzi zachęcić, żeby oni potem jednak w ciągu roku przyszli. I my mamy takie doświadczenie, że jednak część z nich trafia tutaj do nas, bo absolutnie nie są w stanie zdążyć w tę jedną noc obejrzeć wszystkiego, co dzieje się w Cieszynie, więc oni potem wracają. Jednak mimo wszystko. Na co dzień kiepsko z frekwencją w muzeach. Nie ma zbytnio dużo okazji, żeby iść gdzieś do muzeum, szczególnie tutaj w Cieszynie. Czemu nie ma okazji, nie ma czasu? No, głównie przez czas. Często? No, co ja wiem, no, czasu do czasu. A gdzie tu, czy? No w ogóle w Cieszynie. Tak w skali roku, ile razy? No, raz w roku może. Dwa. Trzy. Wie pani, że mieszkam blisko, a jestem pierwszy raz w Muzeum Cieszyńskim. Cieszę się bardzo z tak zorganizowanej sprawnie imprezy. Noc muzeów to szansa promocji kultury i sztuki, dlatego też chętnie biorą w niej udział te mniejsze i większe muzea. No, od pierwszej edycji uczestniczymy właśnie w tej wspaniałej akcji w Cieszynie, jaką jest Noc Muzeów. Cieszyniacy bardzo często zaglądają do muzeum, a co najbardziej mnie cieszy, zaglądają osoby młode, ponieważ najbardziej cieszę się z tych odwiedzin, dlatego iż mam nadzieję, że najwięcej z tego wyniosą. Atrakcji nie brakowało, bo przecież to nie tylko zwykłe zwiedzanie, ale możliwość oglądania niecodziennych eksponatów, grup rekonstrukcyjnych, czy nawet wypróbowania zabytków, tak jak w Muzeum Drukarstwa. Próbować wszystko można uruchomić. Tak samo właśnie jak tą najstarszą jedną z maszyn poligraficznych, tak zwaną Bostonkę. Proszę spróbować teraz, niech pani tak spróbuje. Tak? Mocno? Tak, jeszcze mocniej. Bardzo ładnie i z powrotem. I tak drukarze odciskali dzień, stojąc po 8 godzin takie druki. Również dobrze ta maszyna robiła to z farbą razem, bo my tylko żeśmy zrobili wydruk, wytłoczenie samo, czyli tak zwaną typografię, ale równie dobrze można było tu drukować cały ten obraz, który pani widzi, czyli w kolorze, tak jak to jest zrobione. Niektóre ekspozycje wystawiane są niezwykle rzadko. Te też można było zobaczyć. Mamy specjalną szafkę, żeby pokazać teraz ludziom takie ekstra przedmioty zabytkowe, które do tej pory były w magazynie. To na przykład buty Jana Pawła II, które kiedyś były na ekspozycji, w tej chwili są w magazynie. Oczywiście Orlątko, to co roku pokazywane, takie to strzelające z tymi właśnie pulpitami. No i w ogóle mamy część nowej ekspozycji, którą większość ludzi nie widziała jeszcze, więc jest kupę fajnych rzeczy. Na frekwencję nikt nie narzekał. W większości placówek, które odwiedziliśmy z kamerą, rekordy odwiedzin w stosunku do poprzednich edycji imprezy zostały pobite. Dzisiaj o tej godzinie, mamy godzinę 11, nasze muzeum odwiedziło już ponad 500 osób, gdzie w zeszłym roku mieliśmy wszystkich odwiedzających, gdzie była godzina pierwsza w nocy, było 400, a więc jest coraz lepiej. Jest 22:30 i mamy w tej chwili 1812 osób. To jeszcze nie koniec, oczywiście jeszcze mamy przed sobą 2,5 godziny. Ja myślę, że będzie pobity rekord, bo w zeszłym roku, o ile pamiętam, to było około 2000. Niektórzy z odwiedzających przecierali oczy ze zdziwienia, że takie zabytki są przecież na wyciągnięcie ręki. Kolejna noc muzeów już za rok, ale muzealnikom pozostaje życzyć, aby takie tłumy przychodziły tu przez cały rok, nie tylko od święta.
wiadomość.